Moi drodzy, dzisiaj ważna sprawa dla nas, mianowicie sprawa dotycząca tego pięknego miejsca, do którego chcemy chyba wszyscy dotrzeć, w którym no, będzie już ta pełna miłość. To pierwsza część, a druga część, odpowiedź na pytanie wobec trudnego tematu, który próbuję razem z wami zrozumieć. Mam nadzieję, że wielu spośród nas uda się zobaczyć, żeby także wobec tego trudnego tematu zająć swoje stanowisko i bardziej próbować łączyć niż dzielić, pokazując nauczanie Kościoła jako podpowiedź dla nas na najróżniejsze problemy. Ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, przychodząc do Ciebie, mamy możliwość usłyszenia, jak Paweł, który przebywał w Koryncie, Ciebie, mówiącego w nocy, w widzeniu, przestań się lękać, przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z Tobą, nie targnie się na Ciebie nikt, aby Ciebie skrzywdzić. Mamy szansę usłyszeć to, co Ty mówisz, no bo przecież Ty nie jesteś Bogiem milczącym. Panie, kiedy zawierzamy Ci cały kolejny dzień naszego życia, wołamy o łaskę modlitwy, bo jak napisał Maksymilian Maria Kolbe, kto modli się mało, otrzymuje mało, kto modli się dużo, otrzymuje dużo, a kto modli się bardzo dużo, zostaje świętym. Daj nam dobrać modlitwę w taki sposób, aby była ona wypełnieniem Twojej woli. Zawierzamy Tobie wszystko to, co dziś będziemy czynić. Amen. Posłuchajmy słowa. Z Ewangelii świętego Jana. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie już pytać. Witajcie kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Od razu się w takiej kłębi gdzieś w sercu moc pytań, czy ksiądz chce na tym jednym zdaniu zrobić całe rozważanie. Moi drodzy, to zaproszenie na ucztę, które kojarzy mi się w pierwszej myśli po przeczytaniu wybranego fragmentu do dzisiejszego rozważania, no ona mówi, że kiedy już dojdziemy do pełni poznania tego wszystkiego, co Bóg nam przygotuje, to te wszystkie pytania, które mamy, o których wczorajśmy sobie mówili, one naprawdę nie będą miały większej wartości. Oczywiście to trochę podważa ten zamysł ojca Emiliano Tardifa, który powiedział, że wobec tych sytuacji, w których widział uzdrowienia jednych, a nieuzdrawianie innych przez Pana Jezusa, zada Panu Jezusowi pytanie, dlaczego jednych uzdrowił, a inni po prostu umarli. Ono się jakby nie pokrywa z tą odpowiedzią Pana Jezusa. Myślę, że to pytanie było bardziej po to, żebyśmy zobaczyli, że taki wielki kapłan, ojciec Emiliano Tardif, także miał tysiące pytań, które były bez odpowiedzi. Pamiętajmy o tym. Wtedy nabieramy pewnej pokory wobec także słów świętego Augustyna, który pokazuje nam w jednym ze swoich fragmentów, no, że przecież gdybyśmy poznali wszystko o Bogu, to Bóg przestałby być Bogiem, przestałby być tajemnicą. Więc miejmy też taką wyrozumiałość dla samych siebie, że wielu rzeczy, krótko mówiąc, my nie zrozumiemy wobec Jego wyroku, wobec Jego planu, wobec Jego działania, także w naszym życiu. On wie, jak nas poprowadzić. I tam ja jestem przekonany, że ta radość, do której On chce nas prowadzić, to już nie będzie radość, która się będzie w jakikolwiek nie tylko sposób kończyła, ale to będzie radość, która przewyższy wszystko, co jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób swoim intelektem objąć. A z drugiej strony, no przecież wiemy z innych fragmentów, że tam nie stracimy tożsamości, że tam nie stracimy
jakby świadomości tego, kim jesteśmy, kim byliśmy w czasie życia. Że właściwie jeden ze świętych, którego czytałem, powiedział dość dosadnie, że z jednej strony nie stracimy tego wszystkiego, a z drugiej strony zapomniałem w tej chwili jego imienia i nazwiska tego świętego, ale powiedział, że w niebie nie będzie już niczego, czego byśmy nie chcieli. Niesamowicie piękne słowa. To napełnia mnie takim jeszcze większym pragnieniem do tego, żeby tam iść. Czyli nie będzie kompletnie nic z tego świata, co sprawiało jakąś przykrość, smutek, co sprawiało, że byliśmy zatrwożeni, zalęknieni. Dlatego tak bardzo potrzebujemy, wiecie, bardzo potrzebujemy zobaczyć, odkryć w naszym życiu obecność Pana Boga, odkrywając ją na co dzień, prosząc o światło: Panie, pokaż mi, jak Ty mnie prowadzisz, czego Ty ode mnie oczekujesz. Dlatego z uporem maniaka zachęcam Was wszystkich do codziennej, godzinnej przynajmniej adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak, codzienna, godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Ktoś mówi, ale mnie w parafii nie ma. To jest tylko, wiecie, takie wytłumaczenie, co stoi na przeszkodzie, żebyś przemieścił się do drugiej części miasta, żebyś sobie to tak zaplanował, żeby być przed Jezusem. Ktoś powie, ale u mnie w mieście nie ma. No to już jest trochę trudniej, ale przecież mamy w tym czasie rzeczywistym, realnym kilkanaście odkrytych, bo online'owych adoracji z całego świata, które możemy wykorzystać do osobistej modlitwy. Oczywiście będzie to w pewien sposób dla niektórych pewna trudność, no bo otwierasz laptop, na którym pracujesz, czy telefon, z którego korzystasz, i trwasz przed Panem, zapominasz o Bożym świecie. Trwasz przed Panem, prosisz Jego światło. Skoro On nie ma żadnych ograniczeń w działaniu, to dlaczego nie może zadziałać w czasie rzeczywistym, kiedy Ty adorujesz Go? No właśnie także w taki sposób. Ta zachęta moja do codziennej adoracji to jest uporządkowanie także swojej modlitwy osobistej. Wiecie, ja Bogu dziękuję za każdą godzinę spędzoną przed Najświętszym Sakramentem, dlatego że widzę, jak wiele rzeczy przed moimi oczami Pan Bóg stawia, które mnie przemieniają, które mi pokazują moje błędy, moje wady, moje grzechy. Tak, no, jestem grzesznikiem, który nieustannie zwraca się do Pana Jezusa, który prosi Go o łaskę, poprawy w poszczególnych sferach swojego życia. To nie jest tak, że ja się godzę na grzech. Nie. Natomiast to nie znaczy wcale, że nie upadam. Upadam. Jest to zdanie dzisiaj bardzo jakoś jest dla mnie pełne nadziei. W owym zaś dniu o nic już nie będziecie mnie pytać. I jest z całej dzisiejszej Ewangelii dla mnie takim słowem kluczem, takim zdaniem kluczem, takim... Może ktoś inny odbiera je zupełnie inaczej. I stąd, wiecie, stąd my w katechizmie Kościoła katolickiego z posiłku się czytamy w jednym z punktów takie zdanie, że aby Boże wezwanie właśnie o tym, tej dobroci Pana Boga, a zabrzmiało na całej ziemi, Chrystus posłał apostołów, których wybrał, dając im nakaz głoszenia Ewangelii. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. No i apostołowie, jak wiemy, poszli, żeby głosić, a Pan współdziałał z nimi przez znaki i cuda. To z tego pragnienia miłości Pana Boga względem nas wynika mandat misyjny, w którym uczestniczymy. I znowu to przypomnienie, i znowu zaproszenie. Jesteś posłany, żeby zanieść dobrą nowinę. To jest dużo mniej atrakcyjne. Ja mam świadomość tego, że ile razy ja mówię o ewangelizacji, ile razy ja mówię o wyjściu z dobrą nowiną, o zrobieniu tego ruchu. Jak ja Bogu dziękuję za to, że wspólnota regularnie chodzi na ewangelizację z książkami. Wiecie, nie musi być to w ogóle wrzucane do internetu. Umawiają się na mieście
i idą z książkami, by zaczepiając ludzi, dając książki wartościowe, które, na które sami się zrzucili, to jest też ważne, zacząć rozmowę. Rozmowę o Bogu, który szuka, o sensie życia, o tej miłości, która, no, która kiedy zaczyna człowieka wypełniać, nadaje znowu kierunek, który znowu możemy podsumować jednym zdaniem. Tam już w owym dniu nie będziecie mnie o nic pytać. Módlmy się dzisiaj o zapał. Niech nasza wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, która ma tak ogromną wartość, dlatego że jest w jedności z Kościołem Powszechnym, niech będzie dzisiaj ofiarowana ogorliwość dla nas w głoszeniu Ewangelii. Szalone to trochę, ale zapraszam Ciebie. Nawet jeżeli nie wiesz jeszcze na dzisiaj, jak masz głosić, nawet nie, jeżeli nie wiesz, jaki jest Twój sposób głoszenia Ewangelii, proszę, módl się o tę gorliwość. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa. No i dobra, dzisiaj pomyślałem sobie, że też odpowiem na pytanie dość kontrowersyjne na koniec. Zadano mnie pytanie, dlaczego niektórzy księża, z tych księży internetowych, nie odpowiadają na trudne pytania. Przyznam się, że ja nie śledzę księży, nie wiem, typu ksiądz Glas, czy ksiądz na przykład Dominik Chmielewski. Od czasu do czasu, kiedy ktoś tam podsyła jakiś filmik, to obejrzę ten filmik, żeby dla tej osoby dać odpowiedź, próby zrozumienia, dlaczego ten ksiądz tak powiedział, a nie inaczej. Natomiast myślę, że no to pytanie warto zapytać samych księży, bo na przykład ktoś powiedział mi, że niektórzy księża internetowi nigdy nie opowiedzieli się, jakie jest ich stanowisko, jeśli chodzi o Komunię Świętą na rękę. No i ktoś zarzucił mi znowu na zasadzie, proszę księdza, czy oni uznają nauczanie Kościoła. Moi drodzy, nauczanie Kościoła jest od 2020 roku bardzo jasne w komunikacie. Komunia Święta na rękę nie jest profanacją. Jest jednym ze sposobów, muszę, widzę ten dokument po raz setny chyba podpiąć pod ten filmik. Kościół bardzo jasno wyraził swoje stanowisko. Natomiast jeżeli jakiś ksiądz o tym nie mówi, to prawdopodobnie dlatego, że nie chce ruszać tego tematu. I prawdopodobnie ja nie podejrzewam, żeby się nie trzymał nauczania Kościoła. Nie wierzę w to, żeby, nie wiem, ksiądz Dominik Chmielewski czy ksiądz Piotr Glas przykładowo występowali wobec nauczania Kościoła zwyczajnie w opozycji w tym momencie i mówili, że Komunia Święta na rękę wobec tego dokumentu, który cytowałem, jest jednak profanacją. Moje stanowisko znacie. Ja przyjmuję to, co mówi Kościół. Ja się nie muszę z tym zgadzać. Gdzieś wewnętrznie, na poziomie mojego zdania. Natomiast moje zdanie mogę schować sobie do kieszeni, ponieważ bramy piekielne Kościoła nie przemogą, więc dokumenty Kościoła, skoro Kościół jest ustawodawcą, przyjmuję jako dokumenty swoje. Kościół może zmieniać, co chce wewnątrz prawa swojego. Dlatego, że Jezus dał mu taki nakaz. O tym powiedział Ratzinger w swojej książce, mówiąc o tym, że trudno się nie zgodzić z tym, że wracając do tej Komunii Świętej, która strasznie tak podzieliła nasz Kościół, że przez pierwszych 9 wieków, kiedy Komunia Święta była tylko na rękę, no to, że te pierwsze 9 wieków to było cały czas profanacja Komunii Świętej. Tak nie było. Może dodatkowo podepnę jeszcze raz filmik pana Mikołaja Kapusty pod dzisiejszą wypowiedzią. Więc odsyłam was do tych księży z takimi pytaniami. Jeżeli by się zdarzyła taka sytuacja, że powiedzą inaczej niż nauczanie Kościoła, to też tu nie chodzi o to, żeby teraz robić zamieszanie, żeby robić jakąś większą chryję z tego, że prawda, tylko żeby zwyczajnie pokazywać
Może jakiś kapłan gdzieś uciekło mu jakiś dokument. No gorzej jak trwa przy swoim, no to wiadomo, że w tym momencie jest to trudniej, bo trwa przy swoim i tak naprawdę występuje wobec jedności z Kościołem powszechnym, Kościołem katolickim. No dobra. Dzisiaj chciałbym Was zaprosić w komentarzach znowu do czegoś szalonego. Mianowicie chciałbym Was zaprosić do tego, żebyście wpisali tytuł jakiegoś dobrego artykułu, tylko powtarzam, dobrego artykułu zgodnego z nauczaniem Kościoła, bo jak ktoś wpisze tytuł jakiegoś artykułu, który jest niezgodny z nauczaniem Kościoła, no to trochę to słabe. I oczywiście, żeby wziąć udział w losowaniu kolejnej książki, no to do tego tytułu artykułu i dodajemy serduszko. To tyle by było na dzisiaj. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy w opisie cały czas. Zrzutka codziennie idzie do przodu. Małymi krokami, ale jak tak pójdzie dalej, to za rok nazbieramy. I do zobaczenia jutro.